Siemanko, jestem Lucek, a witam Cię na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 2. I no niestety, nie wiem, dla Ciebie może to przykra wiadomość, dla mnie bardzo przykra wiadomość jest taka, że to jest właściwie odcinek, który nagrywam po odcinku, który skończyłem dopiero nagrywać, ale okazało się, że się nagrał i jest błąd. W sensie nie da się go odczytać w żaden sposób, tego pliku, nagrania, a nagranie trwało 51 minut i rozmawiałem o wielu rzeczach ciekawych odnośnie prowadzenia samochodu i tak dalej. Tunigowałem Astona Martina, którym to właśnie teraz jeżdżę i który jest świetnym samochodem, którym przed chwilą wygrałem mistrzostwa. W takich momentach youtuber, gdy kasuje mu się nagranie, na którym naprawdę bardzo się starał, no odechciewa się po prostu wszystkiego. I tego nagrywania, i tego wszystkiego, masz ochotę rzucić to i położyć się spać dosłownie. Ale wiesz co ci powiem? Tak teraz wbija sobie fajna muzyczka w Fordzie. Tak sobie pomyślałem, hej, nagram sobie kolejny odcinek. Będzie to jedyny odcinek, jaki nagram dzisiaj. Taki smutny trochę. Gdzie tam smutny? Lucek nigdy nie jest smutny. Tak, i mam sobie Astona Martina i opowiem Ci jeszcze raz, z mojej perspektywy, jeszcze raz o wszystkim, o czym opowiedziałem przed chwilą. Boli mnie już gardło, ale to nie szkodzi. Opowiem Ci o tym, jak byłem sobie niedawno na bardzo długiej wycieczce, na wycieczce, nie wycieczce, po prostu podróży moim samochodem. Opowiem Ci o tym jednym komentarzu, który mnie troszeczkę zbulwersował, ale tak odrobinę. Ja się takimi rzeczami nie przejmuję za bardzo. Opowiem Ci także o książce, którą sobie przeczytałem, prawie całą. Mam mało czasu na czytanie książek i muszę sobie naprawdę wydzierżawić czas na to, taki, że o, dzisiaj jest środa, dzisiaj czytam książkę, pół godziny i tyle. Żeby czytać książkę, no to muszę sobie taki czas wydzierżawić. No i właśnie ta książka, którą czytam, jest o prowadzeniu samochodu i ja już o niej mówiłem niejednokrotnie. I zrobiła ona na mnie naprawdę mega wrażenie. Znaczy, może nie tyle wrażenie, bo czyta się fajnie i ogólnie jest spoko, ale wszystkie te rzeczy, jakie są w niej zawarte, są bardzo pomocne i bardzo ciekawe w codziennym prowadzeniu samochodu, więc do tego, abyś posłuchał, co mam do powiedzenia, Cię zapraszam. W międzyczasie będę wykonywał sobie mistrzostwa, jadę właśnie na Festival Horizon. Oj, sorry. Gdzie ja sobie jadę? Moment, jadę sobie tu. Tak, będę kontynuował wycieczkę, muszę zawrócić w odcinku, którego nie zobaczyłeś i nie zobaczysz. Tuningowałem Astona Martina odrobinkę. Tutaj tych opcji tuningowych jest naprawdę niewiele. Możemy zainstalować sobie tu spoiler, taką wielką ławkę, ale no powiedz sam, czy ten spoilerek ładnie nie wysuwający się tutaj z tyłu nie jest seksowny? Chciałbyś mieć tutaj jakiś inny spoiler? Hej, mamy co prawda samochód tutaj o zmiennej aerodynamice poprzez właśnie wysuwający się ten malutki spoilerek z tyłu, który reaguje, właściwie on się chyba nie uchyla podczas hamowania, on się tylko wysuwa jak jedziemy szybko, więc nie jest to poziom na pewno McLarena P1, jeśli chodzi o zmienną aerodynamikę, czy w ogóle powinienem zacząć od Pagani Huayry, gdzie mamy naprawdę prawdziwą zmienną aerodynamikę, gdzie tam mamy kilka elementów poruszających się nawet na zakrętach, także to jest też świetna sprawa. Więc tak, tuningowałem sobie Astonka, no i ulepszyłem go troszeczkę, zmieniłem przede wszystkim ustawienie skrzyni i biegów tak, aby samochód maksymalnie osiągał 310 km na godzinę, a nie tak jak wcześniej 354 chyba km na godzinę. Moim zdaniem osiąganie takiej dużej prędkości w Fordzie nie ma większego sensu, jak wspomniał jeden z widzów pod odcinkiem z Forzy Horizon, gdzie właśnie testowałem Bugatti Veyrona. Ten odcinek nazywa się chyba najpopularniejszy
Hipersamochód, jakoś tak nazwałem ten odcinek z Forzy. To jest zresztą ostatni odcinek z Forzy Horizon, który pojawił się już jakiś czas temu. Nie nagrywałem tej gry przez jakiś czas, nie dlatego, że jej nie lubię, absolutnie. Uwielbiam tę grę, naprawdę, ona wygląda pięknie i fajnie się w nią gra. Jest to zdecydowanie jedna z lepszych, jak nie najlepsza gra wyścigowa, w jaką grałem. Co zresztą powiedział jeden z widzów, którego spotkałem ostatnio na IEM-ie w Katowicach. Powiedział, kiedy Lucek będzie Forza, ta gra jest niesamowita, co ty o niej powiesz? Ja powiedziałem do niego tak, słuchaj, ta gra wymiata. I wiesz co? Dzisiaj, znaczy teraz będę znowu jeździł Astonem Martinem. Dla mnie znowu, dla ciebie, wow, nowość niesamowita. Tak, będę jeździł sobie Astonem Martinem, napęd na tył, klasa S2. Nie jest on wymaksowany w klasie S2. Mogę tu jeszcze troszeczkę polepszyć te osiągi, ale wiesz co, chyba nie ma większej potrzeby. Naprawdę bez większych problemów mistrzostwa, których nie zobaczyłeś i nie zobaczysz, pokonałem na pierwszej pozycji. Miałem tam jeden problem chyba na ostatnim wyścigu, ale dałem sobie z tym radę. I się udało pięknie. Także Aston Martin, co mogę o nim powiedzieć? Troszeczkę jest problem z prowadzeniem, znaczy troszeczkę, no ten samochód ma swój charakter i tyle, co tu dużo mówić. Jest okropnie szeroki, jest bardzo szeroki. Nie można mówić w sumie o nim, że jest okropnie szeroki, bo jest pięknie szeroki i wygląda cudownie. No zobaczcie na te kształty, jak się patrzy z boku. Prawdziwy super samochód, rasowy. Przypomina mi troszeczkę McLarena SLR-a, jak się patrzy tak z boku, z troszeczkę wysuniętą czy przesuniętą kabiną do przodu. Ale zdecydowanie, nie chcę tu nikogo urazić, tych samochodów nie można ze sobą mylić. A Aston Martin i Mercedesy to zupełnie co innego. Tak, Mercedesy, szczególnie AMG, brzmią wspaniale. Tutaj chyba sobie jeden taki nawet pojechał. Nie wiem, co to był za jeden samochód, ale... Znaczy Mercedes, wiem, że Mercedes, ale nie wiem, co to za model. Nieważne. Mercedesy mają swój unikalny dźwięk. Zupełnie jak Subaru Imprezy. Usportowione oczywiście z silnikami Boxera. No te... O, to jest zresztą SLR, proszę bardzo. Także możemy sobie porównać. Myk. No SLR jest chyba, zresztą nie wiem, czy jest węższy, no ciężko stwierdzić tak grając sobie tutaj. Ale no, jakieś tam podobieństwo może delikatne jest do Astona Martina, ale to takie delikatne. Musiałbym zmienić kolor w tym SLR-ku, żeby to stwierdzić. Tak, ale no zdecydowanie... Boże, co to za chrupek? Mini Cooper? Mini Cooper S. Astony Martiny mają swój też unikalny dźwięk, który mi się wydaje, że w Fordzie nie został zbyt dobrze odwzorowany. Ale to może być tylko moje, jakieś tam widzimisię. Ja jeszcze w sumie żadnego Astona Martina chyba na żywo nie widziałem, a przynajmniej nie przypominam sobie. Widziałem Aventadora, widziałem jakieś Bugatti Chirona, widziałem Lamborghini, Huracana. Widziałem masę innych, kurde, takich super samochodów, ale rzeczywiście Astona Martina nie przypominam sobie, żebym gdzieś widział. No. Chyba, że jakiegoś, nie, no nawet starego jakiegoś super Astona Martina też nie widziałem. Także jest to samochód, na przykład taki Vantage V12. Nie wiem, jak brzmi to auto, a no, osiągi ma niesamowite. I wiem tylko z gier, mniej więcej i z filmików na YouTubie. Zresztą, jeśli nie jesteś w temacie odnośnie tego, jak brzmi Mercedes AMG czy Subaru WRX STI, koniecznie obejrzyj jakieś filmiki na YouTubie, gdzie jest mnóstwo... Na przykład wpisz sobie Mercedes AMG Sound i już będziesz wiedział, o co chodzi. Wpisz sobie Subaru Boxer Sound. I będziesz wiedział, o co chodzi. Chodzi o to, że Subaru brzmi unikalnie, że Mercedes AMG brzmi unikalnie, ale to nie do końca znaczy to, że mają, oczywiście mają jakieś tam fajne, nie wiem, zestawy tuningowe czy silniki. Tak naprawdę za dźwięk samochodu w dużej części, jak nie w największej części, odpowiada układ wydechowy i zastosowane końcówki wydechu. I no, można powiedzieć, że Porsche Boxer
Dobrze mówię? Nie, Porsche Cayman. Chyba Boxer. Boxer w sumie też ma silnik boksera, ale chodzi mi o Porsche Cayman. Porsche Cayman brzmi zupełnie inaczej niż takie Subaru, mimo że silnik jest w tej... No silniki są takie same, można powiedzieć. Tu jest Boxer i tu jest Boxer, a jednak Subaru ma ten swój unikalny taki buczący dźwięk. Ostatnio właśnie byłem w Karpaczu i słuchałem dźwięku takiego Subaru i powiem ci, że... To nie było pierwsze Subaru, jakie słyszałem w życiu i jakie widziałem, ale naprawdę te samochody brzmią zupełnie inaczej. Zupełnie... odróżnisz może każde Subaru, jakie będzie gdzieś tam w oddali jechało od każdego innego samochodu. No, to jest unikalny dźwięk. I tak samo jest w przypadku właśnie Mercedesów AMG, które mają taki specyficzny, pierdzący dźwięk, którego ja nawet nie potrafię moim głosem naśladować w żaden sposób. To jest... świetne. Astony Martiny też mają właśnie taki dźwięk, tylko chyba w tej grze nie zostało to tak dobrze odwzorowane. Tak myślę, no nie jestem pewny. Tak, będziemy sobie tutaj Supercars tego zaczynać. Okej. No i myślę, że dam radę. Troszeczkę musiałem sobie pomóc w odcinku, którego nie widziałeś i włączyłem przewijanie. Tak, aby te wyścigi nie trwały jakoś super długo. Chodziło o to, aby ich nie restartować, tak? No i teraz opowiem ci o książce, o której sobie przeczytałem i o której opowiedziałem, że opowiem. Jest to książka byłego Stiga Bena Collinsa, który naprawdę daje wiele fajnych wskazówek odnośnie nie tylko tego ścigania się po torach, ale także codziennej jazdy samochodem. To jest książka, którą polecam, aby przeczytał każdy przyszły kierowca, osoba, która planuje zrobić sobie prawo jazdy, która planuje jeździć samochodem lepiej niż inni. I nie chodzi tu o to, aby ta osoba jeździła samochodem jak wariat, 200 na godzinę na każdej prostej, nie. Chodzi o to, aby ta osoba pokonywała genialnie zakręty, świetnie wrzucała biegi, nie szarpała samochodem, żeby jechała samochodem szybko. I nie mówię tutaj o jeździe z dużą prędkością, tylko o szybkim jeżdżeniu. Szybkie przyspieszanie, czyli odpowiednie dobieranie biegów do obrotów czy do prędkości samochodu. Masę jest różnych rzeczy tam ujętych. Jak hamować, jak powinno się samochodem operować. I ja naprawdę po przeczytaniu większości tej książki bardzo chcę pojechać na jakiś tor wyścigowy i sobie wypróbować wszystkie te rady. Oczywiście nie obejdzie się bez jakichś większych problemów, bo nie da się od razu wsiąść do jakiegoś szybkiego samochodu sportowego, tym bardziej, i od razu jeździć jakoś super. Tym bardziej, że każdy samochód ma zupełnie inny charakter. I nawet samochód, ten sam model, może być inny charakter, bo jeden może być bardziej zużyty, drugi mniej. I tutaj mogą się biegi inaczej zmieniać, tutaj inaczej sprzęgło może chodzić, niż w tym drugim modelu, który jest taki sam, tylko że jest może mniej zużyty lub bardziej. Ogólnie chodzi o to, że na każdy samochód powinieneś poświęcić tyle samo uwagi, aby jeździć nim dobrze. Nie da się wsiąść do jednego samochodu z drugiego i nagle jeździć na obu w tych wozach perfekcyjnie. Do perfekcji naprawdę trzeba dochodzić dosyć długo i ja swoim samochodem przejechałem jak do tej pory, a mam go od początku grudnia 7000 km i jeszcze nie umiem nim idealnie jeździć, moim zdaniem. Bo osoby, które ze mną jeżdżą, uważają, że mogą spokojnie spać w samochodzie bez jakichś tam wielkich szarpnięć jadę czy czegoś takiego. Fajnie się i gładko po prostu jeździ ze mną, krótko mówiąc. Bo się staram te biegi wbijać gładko. Odpowiednie obroty, odpowiednia prędkość. Nie puszczanie gazu podczas zmiany biegu, tylko delikatne trzymanie tego gazu, czyli inaczej mówiąc przepustnicy, bo gaz to jest, jeśli puszczasz gaz, to samochód zwalnia, więc można powiedzieć o tym pedale, że to jest
przepustnica, bez stresu. Nikt nie powinien się o to specjalnie przyczepić, a jeśli ktoś się przyczepi, ej, jaka przepustnica, co ty bredzisz, to powiedz mu, hej. Przepustnica odpowiada i za przyspieszanie, i za spowalnianie. Także tego. No, więc każdy samochód prowadzi się zupełnie inaczej. Znaczy nie zupełnie inaczej, troszeczkę inaczej. Do każdego trzeba poświęcić więcej uwagi lub mniej. I z każdym na pewno trzeba się troszeczkę później zaprzyjaźnić, aby prowadzić go perfekcyjnie. Dobra, całkiem nieźle. Masz już całkiem solidne podstawy. Dobra. Mamy drugą pozycję, udało się pięknie. No i o czym chcę tu mówić? Chcę mówić o tej książce w kontekście ostatnich moich przeżyć z tym autem, gdzie jechałem naprawdę długie kilometry ze Szczecina do Katowic i z Katowic do Szczecina. No i oczywiście większość z tych dróg to drogi... O proszę, Focus ST, no pięknie. Podoba mi się ten samochód ogólnie. Tak, większość z tych dróg to są drogi proste, autostrady. Hej, nie ma tam nic trudnego, po prostu jedziesz prosto i już. A tu się mylisz, bo jest bardzo dużo rzeczy, od których zależy twoja płynna jazda i od twojej płynnej jazdy zależy też to, ile paliwa zużyjesz. Od takiego głupiego operowania sprzęgłem zależy to, czy spalisz o 20 zł więcej paliwa, czy mniej. Naprawdę. Jest dużo takich niuansów. No już nie mówię o tym, że powinno się jechać w strumieniu, bo większości kierowców, za którym jedziesz w strumieniu, to wkurza. I albo włączają sobie właśnie płyn do spryskiwaczy, albo zaczynają wjeżdżać na kamyczki, albo zaczynają mocno przyspieszać, albo mocno hamować. No. Tak to po prostu wygląda na drogach polskich, nie wiem czy na zagranicznych też, ale chyba też. Tak więc nie jest to takie proste, żeby aż tak oszczędzać. Natomiast wiele się oszczędza paliwa nawet jadąc... Bo można jechać na przykład 200 na godzinę. Mogłem jechać 200 na godzinę sobie na każdej tam drodze ekspresowej. Okej, świetnie, tak? Tylko biorąc pod uwagę to, że ja jadę 200 na godzinę, jakiś inny kierowca może sobie jechać, pewnie jedzie 120 na godzinę i zjeżdża mi na lewy pas. Patrząc, jeśli on patrzy sobie w lusterko wsteczne i chce zmienić pas podczas zmiany pasa, on patrzy w lusterko wsteczne, widzi gdzieś tam w oddali samochód, ale on się nie spodziewa, że ten samochód jedzie 200 na godzinę. On myśli, że on jedzie tak jak wszyscy, czyli nie wiem, 140-120 km na godzinę, nie więcej. I nie bierze pod uwagę tego, że ten samochód, który jedzie 200 na godzinę, z taką wielką prędkością się do niego zbliża. Dodaj do tego jeszcze warunki pogodowe, czyli deszcz. Gdy taki samochód jadący 200 na godzinę zbliża się do samochodu, który jedzie 120 na godzinę z taką prędkością i ten rozpoczyna manewr zmiany pasa na lewy, bo chce powiedzmy wyprzedzić ciężarówkę, masz poważne problemy, tym bardziej jeśli jedziesz na jakimś tam długim łuku. Droga hamowania jest wtedy dłuższa i podczas szybkiej jazdy ogólnie trzeba wykonywać bardzo delikatne manewry samochodem. Ogólnie na zakrętach i samochody powinny się operować bardzo płynnie. Nie jestem, mówię, ja się wypowiadam jak jakiś ekspert w prowadzeniu samochodów. Nie chcę, żeby ktokolwiek sobie o mnie tak myślał, bo ekspertem nie jestem. Mówię tutaj tylko o moich doświadczeniach z jazdy autem i uzupełniam się wiedzą, którą pozyskałem z książki i którą próbowałem tam jakoś zaimplementować w swojej jeździe samochodem. Pokonałem sporo, myślę, kilometrów na autostradach. Nie jestem kierowcą zawodowym, więc nie mogę się równać do kierowców, którzy, powiedzmy, ich pracą jest pokonanie dziennie 1000 kilometrów. Nie mogę w ten sposób się porównywać. Mówię tutaj tylko o moich jakichś tam spostrzeżeniach i moich nie wiem, jakichś tam radach czy doświadczeniach odnośnie tej jazdy samej po tych drogach. Więc tak, jest dużo czynników, które wpływa na bezpieczeństwo podczas takiej jazdy i ja jeździłem nieraz i 160, i 140, 120 i najbardziej optymalną, wbrew pozorom, jazdą jest jeżdżenie zgodnie z przepisami, jak się okazuje.
wkurzają oczywiście te głupie wioski, gdzie jedziesz, nagle 90, nagle jest znak 60, potem jest odwołanie o 60 i znowu jest 90. No to okej, to może wkurzyć, zgadzam się. Ale ogólnie nie warto jechać na przykład 160, gdy masz 140 ograniczenie prędkości. Warto sobie jechać płynnie, dużą odległość trzymać od innych samochodów na autostradzie. Bo zaraz ktoś tam odwinie, komuś się coś odwidzi, przyhamuje, nie wiem, użyje płynu do spryskiwaczy, albo ktoś zacznie się wyprzedzać. Nawet jeśli ktoś się zacznie z tyłu wyprzedzać, a jest, są jakieś roboty drogowe, jak były właśnie na tej drodze, to ja wolę mieć ten dystans od tego samochodu z przodu, żeby ewentualnie ten wariat, który będzie wyprzedzał na podwójnej ciągłej, żeby mógł się gdzieś schować, jak ktoś będzie jechał z przeciwka. A tak to ja nie mam takiej stresowej później sytuacji, że ktoś mi zajeżdża drogę, bo chce się nagle wcisnąć na Krzysia, żeby nie walnąć w czołówkę, tak? A mnie będzie jakoś tam spychał na pobocze. No jest masa różnych sytuacji, które są nerwowe podczas takiej jazdy i należy właśnie tych nerwowych sytuacji unikać wszelkimi sposobami i moim zdaniem takie delikatne operowanie samochodem, odpowiedni dystans, nie tylko zmniejsza zużycie paliwa, ale także polepsza twoje bezpieczeństwo i nie stresujesz się tak mocno. Okej, można jechać zaraz za ciężarówką, wychyla się szybko, chować, a tam jakiś samochód już tam jedzie sprzeciwko, to wychyla się, o jedzie samochód, chowam się szybko. Ja wolę to robić w ten sposób, że trzymam z dobre 50 metrów dystans za ciężarówką i widzę, co się dzieje przed nią nawet, bo z tego dystansu mniej więcej widać. O nie, że masz tam 5 metrów od samochodu, od ciężarówki, się wychylasz albo od autobusu i się wychylasz, jak to niektórzy kierowcy robią. Są tacy i nie wiem, co oni widzą w takiej jeździe. Może to jest związane z ich charakterem jakimś tam nerwowym. Moim zdaniem najlepiej jest właśnie prowadzić samochód w taki spokojny sposób. Okej, czasami można tam się powygłupiać, nie wiem, tam jakoś pojeździć bardziej hardkorowo czy coś, ale na takie dłuższe drogi warto jednak zachować zdrowy rozsądek, jechać spokojnie, nie denerwować się. Pamiętaj, że takie stresowe sytuacje też bardzo wpływają na to, jak ty się męczysz podczas tej jazdy, a jadąc 6 godzin drogą, autostradą, gdzie się praktycznie niewiele dzieje tak naprawdę przez większość czasu, naprawdę warto zachować spokój, bo spokój sprawia, że się mniej męczysz. No i na takim długim odcinku zmęczenie potrafi dać się we znaki. Więc to też warto brać pod uwagę. Wszystkie takie rzeczy związane z prowadzeniem samochodu. Ostatnio czytałem taki nie jest zupełnie przyjemny komentarz pod jednym z filmów. Chyba z jakiejś gry wyścigowej, nie wiem nawet czy z Forzy czy nie Forzy. Ktoś tam napisał, jakiś nieznany, to nie był chyba mój widz, jakiś nieznany użytkownik, nie znam, nie widziałem tego nicku jeszcze na moim kanale, napisał, że hej, koleś, który gra w gry, jakoś tuninguje, interesuje się super samochodami, a jeździ jakimś Volvo rodzinnym w kombi, ha 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 heszki. No i ja sobie pomyślałem, co za niesprawiedliwość. Znaczy, w sumie mnie to nie obchodzi, co ten człowiek sobie myślał. On po prostu sobie wbił, nie wiem, chciał sobie może podbić ego czy coś. Mój stosunek do samochodów wyścigowych jest taki. Są zajebiste. To nie ulega wątpliwości i moim marzeniem jest ogólnie pojeździć na jakimś torze właśnie takim samochodem. Co innego jeździć na torze samochodem w grze wyścigowej, czego nie lubię. Bo lubię właśnie takie gry jak Forza Horizon, gdzie sobie śmigamy samochodem po drogach, czego nie możemy robić w życiu rzeczywistym. A co innego jeździć po torze w rzeczywistości, gdzie gdzieś tam na krawędziach, nie wiem, zakrętu masz resztki gum, gdzie jest bardzo ślisko, resztki gum, jakieś kulki z gumą po oponach, gdzie jest trochę żwiru, gdzie jest bardziej ślisko, gdzie w środku zakrętu jest bardziej przyczepnie, gdzie jest milion różnych aspektów, na których musisz się skupiać, które musisz brać pod uwagę, aby jechać szybko i odpowiednio pokonywać zakręty, niż w grze wyścigowej, gdzie to nie do końca jest zasymulowane. No. Tam jest zasymulowane ewentualnie to, jak samochód zachowuje się podczas skrętu czy przyspieszania i w zasadzie nic więcej.
nie ma wielu takich rzeczy, o których wiedzą kierowcy, prawdziwi kierowcy wyścigów motorowych. Nie ma tego zaimplementowanego, a to trzeba naprawdę brać pod uwagę podczas hardkorowej jazdy. I mój stosunek do właśnie samochodów wyścigowych jest taki, że ja lubię i chciałbym jeździć takimi samochodami, ale w warunkach takich zdrowych, nie narażając życia twojej mamy, twojego taty, twojej dziewczyny, twojej siostry i kogokolwiek z twojego otoczenia, bo nie chciałbym, żebym wyprzedzając na trzeciego na podwójnej ciągłej nagle zderzył się z twoim tatą i go zabił, prawda? Nie chciałbyś. Ja też bym nie chciał, żebyś ty zrobił to mojej siostrze, czy nie wiem, mojej dziewczynie, czy nie wiem, komukolwiek, mojej babci. Więc trzeba do tych spraw podchodzić w ten sposób. I wracając do tego komentarza, ja lubię samochody szybkie, lubię słuchać, jak te samochody brzmią. I gdybym miał więcej pieniędzy, na pewno moim drugim samochodem byłby samochód sportowy jakiś, którym bym jeździł na jakieś zloty motoryzacyjne i tam się ścigał. W momencie, kiedy nie mam dużo pieniędzy i chcę pokonywać duże dystanse, chcę mieć samochód użytkowy, którym przewiozę sobie duże biurko, które mam teraz, bo sobie je zamówiłem i od stolarza chciałem sobie je odebrać i ono się zmieściło bez problemu. Gdzie czasami potrzebuję na duże dystanse przewieźć rower, a mam bagażnik specjalny na klapę, a mimo to czasami na przykład jakbym chciał gdzieś przewieźć go, nie wiem, w góry, gdziekolwiek, za granicę, czy gdzieś pojechać, mam taką możliwość, że mogę go wpierdzielić do bagażnika. Mogę więcej rzeczy wpakować do tego samochodu podczas przeprowadzki, którą sobie planuję, powiedzmy. Mogę zrobić masę innych rzeczy, mając samochód większy, a jednocześnie jest to samochód kompaktowy, który no, tak naprawdę bardzo odpowiada moim preferencjom. Jest wygodny, jest odpowiednio szybki, jest odpowiednio oszczędny, nie oszukujmy się. Samochód z silnikiem dwulitrowym nie jest aż tak bardzo oszczędny, dieslowski. Pali gdzieś tak 8 litrów na 100 km. Ale muszę przyznać, że odpowiada i większość takich dalekich dystansów pokonuje naprawdę z uśmiechem na twarzy i to jest najważniejsze. W momencie, kiedy bym miał samochód z twardym zawieszeniem, z silnikiem 3-litrowym i chciał jechać do Katowic na Inter Extreme Masters, pokonać tę trasę, to już po 100 km nie czułbym na pewno pleców od siedzenia kubełkowego. Po 100 km bolałaby mnie dupa od twardego zawieszenia, to na pewno. I po tych 100 km na pewno bym co najmniej ze 3 razy zatankował bak. Podczas gdy na jednym baku jestem w stanie przejechać moim Volvo V50 z dwulitrowym silnikiem diesla. Na jeden koniec, z jednego końca Polski na drugi koniec Polski. Biorąc pod uwagę odpowiednią zmianę biegów, odpowiednią zmianę, czy dostosowywanie prędkości, spokojną taką jazdę, ale też dość szybką, tak? Bo ten odcinek pokonałem w niecałe 6 godzin. Także to jest samochód dla mnie. To jest samochód, który jest mi potrzebny. Gdybym szedł tokiem myślenia tego człowieka, który napisał ten komentarz i powiedział: o, co za baran, kupił sobie taki samochód, jakiś samochód rodzinny. Ja nie mam rodziny. Znaczy swoje, nie mam swojego dziecka, ni jakiejś swojej żony, czy swojej córki, czy swojego syna. Ale mam samochód, który jest mi potrzebny, który odpowiada moim wymaganiom. I każdy z was przed kupnem czegokolwiek, nie wiem, co to może być. Nawet jakieś głupie etui do telefonu, czy jakaś zawieszka na szyję. Cokolwiek. Każdy z was przed kupnem czegokolwiek powinien sobie zadać jedno bardzo ważne pytanie. Czy jest mi to potrzebne? Kim się stanę po kupnie tego? Jak to wpłynie na moje życie codzienne? I czy rzeczywiście mi się to przyda przede wszystkim? Bo jeśli mi się nie przyda, to po cholery wydawać pieniądze, prawda? To są zasadnicze pytania, jakie powinniśmy sobie zadawać przed kupnem czegokolwiek, bo tak i ja, tak i wy ulegacie codziennie milionom różnych informacji reklamowych odnośnie różnych produktów, które rzekomo są dobre, a tak naprawdę wcale dobre nie są. I musimy brać pod uwagę to,
co nam jest potrzebne. To jest bardzo ważne, aby sobie takie pytania przed kupnem czegokolwiek zadawać. Ja milion razy sobie zadawałem takie pytania podczas wybierania różnych samochodów. Jest nawet kilkuodcinkowa seria na moim kanale, gdzie przeszukuję oferty samochodów używanych na serwisach, aukcyjnie, tylko na serwisach, gdzie te są ogłoszenia właśnie tych samochodów. I ja przeszukiwałem te samochody, które mnie by najbardziej odpowiadały w tej kategorii cenowej. I tak dalej, i tak dalej. No jest, akurat tam było kilka czynników, które odpowiadały za idealny samochód dla mnie. I samochód, który ja kupiłem, tak naprawdę pojawił się znikąd. Został sprowadzony i mówię, o, to jest idealny samochód dla mnie. Wsiadłem sobie do niego, mówię, no kurde, czuję się zajebiście, wygodne fotele, jest w dieslu, tak jak chciałem. Jest obszerny, nie jest za duży, bo nie jest ogromny jak Volkswagen Passat, taki kloczasty. A jednocześnie jest zgrabny, szybki, no i tyle. Mam kilka rzeczy, jest kilka wad w tym samochodzie, które mi nie odpowiadają. Moim zdaniem troszeczkę jest zbyt twarde zawieszenie, ale da się do tego przyzwyczaić i naprawdę, biorąc pod uwagę to, że fotele są bardzo, bardzo wygodne, jakoś to twarde zawieszenie jest niwelowane i nawet taka długa podróż z Katowic do, powiedzmy, Szczecina nie spowodowała, że bolały mi jakieś tam mocno plecy czy coś. W ogóle mnie plecy nie bolały, podczas gdy jadąc sobie w takim Passacie, te fotele są okropne. To zależy też jaka wersja Passata. No, te nowsze Passaty są pewnie bardziej wygodne, nie jeździłem. No ale biorę tu pod uwagę Passaty, bo z takimi samochodami miałem do czynienia. Siedząc w Mercedesie najnowszym, no to już jest masakra. A te samochody naprawdę są mega wygodne. Wow, siedziałem i dosłownie jakby cię coś przytuliło tak od tyłu. Jakby idealnie akurat do twoich pleców projektant tych foteli dostosował ten fotel. Także wracając do tego komentarza jeszcze raz, no koleś, ja ciebie nie rozumiem. Ja wiem, że ty może mnie nie rozumiesz i moich potrzeb, ale moje potrzeby są takie, że ja chcę mieć samochód dostosowany do moich potrzeb, a moje potrzeby są takie, jakie opisałem. Rozgadałem się troszeczkę. Kolejny odcinek z Forzy Horizon 2 nagrany. Kolejne wygrane mistrzostwa, kolejne właśnie Astonem Martinem. Mam nadzieję, że ten odcinek się nagra i użycie go na YouTubie, że ujrzysz go ty na YouTubie. Aby odblokować finał Horizon 13, aha, dobra, spoko, to kolejny finał. To jest chyba kilka finałów, tak? Nie, ja nie wiem. W każdym razie warto jeździć do finału, bo ja i tak muszę przetestować wszystkie samochody. Jednak w moich odcinkach nie będę... Dobra, to na razie tyle w Montelino. Przegrupujcie się w centrali, jeśli nie macie tu nic więcej do roboty. Ruszamy w kolejne miejsce. Spoko. Nie będę przechodził znowu tych samych mistrzostw jeszcze raz, tylko zakupię sobie dodatek Storm Island i tam będziemy się bawić. Postaram się też wykupić te wszystkie dodatki, które posiadają jakieś fajne samochody. No i w tych dodatkach będziemy sobie grzebać, będziemy sobie patrzeć nowe auta. Dzisiaj bawiłem się Astonem Martinem. Mam nadzieję, że wszystko to, co wam opowiedziałem, znowu opowiedziałem, zaciekawiło was i ciebie, każdego z osobna, chociaż jakoś tam po troszku, i dało do myślenia. Naprawdę warto się czasami zastanowić nad tym, co kupujemy i czego chcemy od życia. Bo samochody to są tylko przedmioty. Wszystko, co nas otacza, czy ten twój telefon, czy nie wiem, cokolwiek masz, czy masz pada w ręku, czy nie wiem, klawiaturę, myszkę, to wszystko są przedmioty, które mają w jakimś tam stopniu nam ułatwić życie. Ale to czy ty będziesz szczęśliwy, tak naprawdę nie zależy od tych przedmiotów. Jest taki fajny cytat, którym chcę zakończyć ten odcinek. Pieniądze szczęścia nie dają. Pewnie to słyszałeś, tak? Ale ludzie szczęśliwi potrafią się cieszyć pieniędzmi. Więc bądź szczęśliwy bez pieniędzy, a z każdą następną złotówką będziesz już tylko szczęśliwszy. Dziękuję ci, że byłeś na tym odcinku. Zapraszam cię na kolejne. Na razie, pa pa.
I one po prostu wyleciały, także... Widzicie, przestrzeliwuję je, no tu nic nie ma, nie ma tych już szyb. Czego na przykład nie zrobi się w Kurumie, ale Kurumę za to można rozwalić od razu przy pomocy wyrzutni rakiet. Ciekawe, że namierza mi mój pojazd. Tak? Także to jest naprawdę fajna sprawa, dalej możemy tym samochodem się